Drodzy mieszkańcy Szczecinka, 4 listopada odbędzie się w naszym mieście druga tura wyborów. Dzięki zaufaniu, jakim mnie Państwo obdarzyli, miałem zaszczyt kierować miastem przez 13 lat. Myślę, że to były dobre lata dla naszego miasta i myślę, że nawet osoby, które są mi nieprzychylne, muszą przyznać, że Szczecinek zmienił się w tym czasie nie do poznania. Staliśmy się nowoczesnym, dobrze zorganizowanym europejskim miastem i stale się rozwijamy. Dokonaliśmy razem bardzo wiele, i moim marzeniem jest, abyśmy tego olbrzymiego potencjału nie zaprzepaścili. Kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju Szczecinka, do jego, a więc przecież i państwa bezpieczeństwa, do współpracy z Powiatem, Sejmikiem, jest głos, jaki oddacie w nadchodzącą niedzielę. Bardzo Was proszę. Proszę wszystkich, którzy oddali na mnie głos 21 października, otrzymałem tych głosów. No, Olbrzymia ilość, 4,5 tysiąca, za co wszystkim moim wyborcom dziękuję. I proszę wszystkich, którzy głosowali na naszych nowo wybranych radnych, ale też zwracam się do tych, którzy mieli inne preferencje wyborcze. Nie popełnijcie niewybaczalnego błędu. Przede wszystkim niezależnie od pogody, zróbcie ten ostatni wysiłek i pójdźcie do urn wyborczych. I zagłosujcie za spokojem, za współpracą, za dobrym programem dla Szczecinka. Zagłosujcie na człowieka będącego gwarantem sukcesu miasta i gwarantem tego, że nie zwolnimy tempa. Zagłosujcie na Daniela Raka.